Siema, ziomki, ziomale, witam Xantora na kanale Przemyślenia Xantora. Chciałem policzyć ile było tych Przemyśleń Xantora, żeby ponumerować odcinek, ale patrzyłem, że ostatnie filmy Przemyśleń Xantora nie numerowałem. Tak więc okej, okay, nie trzeba numerować, po prostu Przemyślenia Xantora na temat powiedzonek pewnych. A zatytułuję oczywiście tak jak zacznę, czyli... U, uparta koza. Mówi się na kobietę uparta koza. Nie wiem, czy się mówi na mężczyzn uparty kozioł. Być może, że się mówi uparty kozioł. A więc tutaj, dobra, jest jeden do jednego. Okej, okay, jeden do jednego mężczyźni, kobiety. Ale w tureckich serialach mówi się wredna żmija. Albo ty wredna żmijo. a czy jest określenie na mężczyznę wredny wąż? Albo głupi wąż? Nie ma czegoś takiego. Więc tutaj kurde, zwycięstwo dla mężczyzn, bo mężczyźni nie są wredne węże ani nie ma czegoś takiego. Dobra. Znowu przegrana dla mężczyzn może być, że, nie wiem, kobiety nie mają jakiegoś określenia głupia. Głupi, głup, no nie no, po prostu. A mężczyźni mają słówko głupi baran, nie? No, właśnie, właśnie, właśnie. I tak w sumie nie myślałem, co by było więcej, ale w sumie, yy, głupota nie jest dobra cecha, ale yy, porównując wredna żmija do głupiego barana, to bym wolał spotkać głupiego barana niż wredną żmiję na swojej drodze. No, fajnie, fajnie, fajnie. No, w sumie. Yy, nie mam nic więcej na ten temat do powiedzenia, chciałem nagrać taki yy, krótki vlog. Mam nadzieję, że wpadną mi do głowy jeszcze jakieś inne pomysły. Nagrywałem także moje vlogi, może nie nazywałem tego przemyślenia Xantora, też na TikToku. Tak więc jak sobie poszukacie na TikToku takiego użytkownika Xantor IT, czyli Xantor z dopis ze skrótem YouTube, tylko Xantor i te, to znajdziecie mnie. Ja tam coś tam mówiłem. Tylko ostatnio, tutaj już zacznie się wątek informacyjny w tym blogu podkreślam, że... Niestety zrezygnowałem z rezygnowania na TikToku, bo jak już niektórzy widzowie wiedzą, miałem włamanie 2 grudnia na komputer. Sam udostępniłem, właściwie ściągnąłem wirusa, uruchomiłem tego wirusa własnymi rączkami i ściągnąłem te zostały ciasteczka, wszystkie pliki z mojej przeglądarki. I tak później jakoś się okazało. Kilka miesięcy później okazało się, że ktoś na TikToku dodał mi, y, jako ja, y, zaobserwował peł, pełno ponad 5000 fake kont. Y, też dodał jakieś głupie filmy, które na szczęście zdążyłem usunąć po 12 godzinach. No ale na TikToku niestety. Y, Zatrzymało się to na 3260 obserwacji, które zostały u mnie dodane i mam bana, takiego softbana, którego nie mogę odejmować więcej obserwacji. Nie chcę takiego konta, na którym mam śmieciowe obserwacje, jakieś głupie konta, beznadziejne, fejkowe. I pisałem do supportu TikToka, ale support TikToka niestety to jest beznadzieja. Gorsze niż Facebook czy tam Twitch. A chociaż oni też są beznadziejni, okropnie. Nie wiem, kto jest beznadziejny bardziej. Dobra. No to w sumie wyszło dwuczęściowe nagranie, ale okej. Okay. Najważniejszy jest początek. E, druga część to, jak ktoś chce się coś tam więcej o mnie dowiedzieć, to się dowiedział. Oczywiście tyle. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. To zostaw łapeczkę pod filmem i zostaw subika, subskrypcję. I mam nadzieję, że wrócę do więcej przemyśleń Xantora. Powiem, że jak uko ukończyłem 40 lat, to mnie wzięło na wiele przemyśleń o kosmosie, o ludzkości, o wszechświecie, o istnieniu, o takich rzeczach, ale mi to minęło. Już tak nie mam. Dlatego były te vlogi o ludzkości, o zombiakach, ale no nie wiem, coś mi wpadnie do głowy, to na pewno coś, 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 coś powiem do tej kamerki. Właśnie na tym overlayu z OBS-a, yy, który służy też do nagrywania streamów yy, na Twitchu. Na Twitchu. No wiadomo, streamuję na Twitchu. No, to trzymajcie się, pozdrawiam, papa! Pa. Cześć na razie.